Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś to, o co prosiliście najczęściej w komentarzach. Odcinek poświęcimy najchętniej wybieranemu na świecie likierowi ziołowemu, jakim jest Jägermeister. Jägermeister powstał w 1934 roku w Dolnej Saksonii. Został stworzony przez producenta octu. Jägermeister, łowczy, a konkretnie mówiąc mistrz łowiecki, składa się oczywiście z alkoholu i 56 naturalnych składników, w tym zioła i przyprawy. Zielona butelka ma nawiązywać do łowiectwa. Za chwilę przygotuję dla Was trzy bardzo proste koktajle, które możecie swobodnie zrobić na każdej imprezie. Standardowo jeden będzie kwaskowy, drugi bardziej słodki, a trzeci z nutami goryczy. Zapraszam. Pierwszy koktajl będzie kwaskowy. Połączenie naszego Jagera z cydrem, cytryną i z bardzo ciekawym syropem. Schładzam wysoką szklankę. Następnie do szklanicy 40 ml Jagera. ml soku z cytryny. I 10 ml syropu z pędów sosny. Możecie go dostać najbliżej w sklepie z kropkami. Wszystko dokładnie wstrząsam. I przelewam. Aha. I przelewam do mojego schłodzonego szkła. Biorę piankę i zupełnie cytrem. Do dekoracji zest z cytryny. I mój kwaskowy koktajl z jagerem i cydrem jest gotowy. Następny będzie bardziej słodkawy, będzie to koktajl budowany. Do szklanki wlewam w kolejności 40 ml Jagera, 40 ml czerwonego wina. I 40 ml soku porzeczkowego. Wszystko delikatnie mieszam i dekoruję zestem z pomarańczy. Trzeci koktajl będzie typowo imprezowy, a właściwie będą to szoty z jagerem. Do szklanicy 80 ml mojego jagera. 40 ml jasnego piwa. Dokładnie wszystko delegię. Jeżeli nie macie shakera, oczywiście możecie wykorzystać słoik z dwoma nakrętkami, druga, żeby miała dziurki zamiast sitka. I mamy gotowe trzy szybkie do przygotowania, proste koktajle z wykorzystaniem Jagera. Kwaśny, słodki i lekko goryczkowy.
Kochani, mam nadzieję, że Wy próbujecie te koktajle. W komentarzach pod filmem napiszcie, jak Wam wyszło. Liczę na dalsze subskrypcje, łapki w górę, ustawienie dzwoneczka. No i cóż, bawcie się dobrze, no ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.